Cześć, ja jestem Aguś i witam was w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. Damian ostatnim razem miał wybrać sobie nową aspirację. Wiecie co, wy podsuwaliście mi przeróżne pomysły na to, ale większość z was chciała, żeby Damian był rodzinny. Ja uważam, że to jest jeszcze za wcześnie. Przede wszystkim, jeśli chodzi o tę aspirację, to po prostu, wiecie, ona jest taka dość... trudna, dość długo trwała. Natomiast ja chciałabym najpierw zrobić takie aspiracje, które będą szybsze. W przypadku Damiana podejrzewam, że będzie najlepszą opcją kulturysta. Dlaczego? Dlatego, że Damian ostatnio troszeczkę mu się przytyło, tak mi się wydaje, i wy też pisaliście takie komentarze, że Damian trochę przytył, żeby poszedł na siłownię, żeby ćwiczył, więc wzmocnimy jego ciało, wybierzemy mu kulturystę. Przy okazji jest to związane z jego zainteresowaniami, również był sportowcem, więc absolutnie nie będzie żadnego problemu, żeby tę aspirację spełnić. Natomiast jeśli chodzi o Małgorzatę, oczywiście też jak widzicie poza odcinkiem urządzałam tyle imprez, żeby wszystko zrobić na złoto, żeby udało się w końcu jej aspirację spełnić, i wybierzemy jej również nową aspirację. I w przypadku Małgorzaty również nie będzie to rodzinna, bo wiecie, my na razie dzieci, no czytaj dziecku, łącznie przez 2 godziny nie mamy dzieci, nie chcemy takiej aspiracji, która po prostu wymaga od nas posiadania dzieci. Natomiast dla Małgorzaty wybierzemy autorka bestsellerów. Jest to zgodne akurat z jej pracą, ona jest w tym momencie mocno zainteresowana, dobrze sobie radzi, także na razie będzie autorką bestsellerów, przynajmniej do tego będziemy próbowali ją zachęcić. W sumie moglibyśmy od razu wysłać ją do pisania, chociaż ona chyba idzie za chwileczkę do pracy, tak. Dobrze, niech się inspiruje, dobrze, że się inspiruje poprzez malowanie obrazów, także przed pracą trochę inspiracji nie zaszkodzi. Damian postanowił, że zagra na fortepianie, dawno nie grał. Proszę bardzo, Damian już naprawdę nieźle sobie radzi. Jest bardzo zainspirowany i w związku z tym poczuł potrzebę gry na fortepianie. Ale Damian, ja mam dla ciebie dzisiaj zadanie, ponieważ ty jeszcze w tym momencie jesteś na wakacjach, masz dzień wolny. Chciałabym cię zabrać w jedno miejsce. Dowiedziałam się od widzów, gdzie mogę znaleźć wiśnie. Tymczasem Małgorzata ma problem w pracy, musimy jej pomóc. Zła porada. O nie, Małgorzata została właśnie odwiedzona przez byłego fana, który twierdzi, że porada, jakiej udzieliła mu Małgorzata, nie sprawdziła się w jego przypadku. Teraz chce, by Małgorzata za to zapłaciła. Małgorzata może spróbować przemówić mężczyźnie do rozsądku, albo po prostu wezwać ochronę, żeby go wyrzuciła. Przemów mu do rozsądku, zobaczymy co będzie. Po tym jak Małgorzata przemówiła mu do rozsądku, były fan zdaje sobie sprawę, że nie jest tak źle. Prawdę mówiąc, jest naprawdę wdzięczny za kolejną radę, także Małgorzacie dobrze doradziliśmy, cieszę się. Damian, wiesz co, wyślemy cię na pewno jeszcze raz do tego drzewa kiedyś, ale nie teraz, bo ja chcę cię wysłać na wycieczkę. Także słuchajcie, wybierzemy się zupełnie w nowe miejsce, jeszcze Damian nie był w tamtym miejscu, zobaczymy co tam odnajdzie. Damian wybrał się na spacer do sąsiedniego miasta. Stwierdził, że przejdzie się troszeczkę po okolicy, ale wiecie co, zauważył bardzo dziwne drzewo i postanowił mu się przyjrzeć. Damian, czy to drzewo... Chyba tak, chyba wymaga trochę wody. Nie wiem, czy możesz je podlać? Nie, może przyjrzyj się mu jeszcze troszeczkę. Może, nie wiem, może nagle okaże się, że musisz je jednak podlać. Tak jak myślałam, Damian może podlać to drzewo. On jako wspaniały ogrodnik potrafi wyczuć, kiedy drzewo potrzebuje wody, kiedy ma jej odpowiednią ilość, także przyszedł moment na podlanie. Myślę, że trochę mało tej wody było. Dolej jeszcze troszeczkę. Czy myślisz, że teraz drzewo ma wystarczającą ilość wody? Może przyjrzyj się. No też mi się wydaje, że jeszcze trochę wody by mu się przydało. No podlej jeszcze raz. To drzewo naprawdę bardzo zafascynowało Damiana i stwierdził, że to jest roślina, której nigdy w życiu nie widział, z którą nigdy wcześniej się nie spotkał i która tak go zafascynowała, że ma ochotę cały czas się nim zajmować. Może porozmawiasz o korzeniach? Damian właśnie tłumaczy, w sumie to krzyczy na drzewo, że to drzewo powinno bardziej dbać o swoje korzenie. Nie wpychać ich, nie wiem, pod skały, tylko szukać miękkiej gleby. I wiecie co? I drzewo tak bardzo się ucieszyło wskazówkami Damiana, że postanowiło się przed nim otworzyć. Wiesz co, Damian? Myślę, że po prostu zobacz, co drzewo przed tobą odsłoniło. Tylko mam nadzieję, że to nie jest niebezpieczne. Damian? Czy ty tam jesteś?
Przygoda w drzewie. Ten pień jest o wiele większy niż na to wyglądał. Jest tu ciemno, ale w jakiś sposób nie straszno. Lekka poświata to jedyne widoczne światło, a szmer wody to jedyny słyszalny dźwięk. Ponieważ światło wydaje mi się, że mogłoby wyprowadzić go na zewnątrz, na razie niech idzie za dźwiękiem. Chociaż tu jest rzeka, więc... Więc nie wiem, mam nadzieję, że dobrą decyzję podjęliśmy. Damian, i co? Co teraz? Damian opuszcza się dalej, jest tu nieco głębiej i nieco ciemniej. Cichy plusk daje mu znać, że właśnie wszedł do płytkiego strumienia. Może iść pod prąd. Zobaczymy, coś kryje się w górze tego strumienia. Damian podąża w górę lekkiej pochyłości, prowadzi go to w delikatny opór nurtu. Jednak wkrótce wszystko wysycha, bez światła i czegokolwiek, co wskazywałoby kierunek. Damian idzie na ślepo. O-o. Można by pomyśleć, że trudno się zgubić w tajemniczym miejscu i można by się bardzo zdziwić. Damian, nie musisz się wstydzić, że się zgubiłeś. To zupełnie nowe miejsce było, nie martw się. Możesz wejść jeszcze raz. Zobaczcie, on w ogóle ma ochotę założyć worek na głowę, tak bardzo się wstydzi. Ten pień jest o wiele większy niż na to wyglądał. Jest tu ciemno, ale w jakiś sposób nie straszno. Dobra, czyli idziemy za dźwiękiem, tak jak było wcześniej. Idziemy z nurtem w takim razie, bo to jest inna droga, której nie wybraliśmy. Damian wybiera nurt o najmniejszym oporze i ma nadzieję, że strumyk nie wpada do kanału ściekowego. Jego uwagę rozprasza eteryczna mgła, która świeci złowieszczo. Wejdź w mgłę. Mgła jest ciepła i przyjazna, ile mgły mogą być przyjazne. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, Damian czuje, że coś nim zakręciło i ma teraz przed sobą wyjście z jaskini. No to idziemy na polanę. Damianowi udało się odkryć nowe miejsce. Damian, nie musisz się już wstydzić, bo dotarłeś tutaj. Zobaczcie, jak tu jest pięknie. To jest po prostu naprawdę niesamowite miejsce. Damian stwierdził, że zadzwoni na linię pocieszycieli? Nie, do kogoś po prostu dzwoni. Dobra. Wiesz co? Nie, gra w grę, Damian. Rozumiem, że tutaj jest tak nudno i jest tak mało zajęć, że musisz absolutnie zająć się telefonem. Tu jest wyjście i tędy się wychodzi. To jest to drzewo wewnątrz, które jest portalem. My mieliśmy znaleźć tutaj drzewo. Interesuje nas konkretnie drzewo wiśni. Ponoć tutaj mogę je znaleźć, ale zobaczcie, możemy szukać żab. Może jakąś super nową żabę bardzo, bardzo rzadką znajdziemy. Tu widzę, jest bajerko, w którym można łowić ryby i w którym można szukać żab. Także Damian, zobaczymy, czy znajdziesz żaby w stawie. Tu jest jakaś dziwna roślina. Kwiat lwiej paszczy. Dobra, na razie nie możemy zebrać plonu, ale myślę, że wrócimy tutaj na pewno. Tutaj jest kolejna woda i kolejne miejsce, gdzie możemy znaleźć żabę. Także zajmiemy się początek taką eksploracją. Tu jest wiśnia. Super, tylko że to drzewo jest na razie bardzo, bardzo małe. Musimy w takim razie poczekać na moment, kiedy to drzewo będzie troszeczkę większe. Damian, czy myślisz, że za chwileczkę urośnie? Słuchaj, ty jesteś tak nowym, cudownym miejscu i jesteś zawstydzony i jesteś smutny z tego powodu. Myślę, że powinnyś być raczej szczęśliwy, że jesteś tutaj. Tu jest naprawdę pięknie. Zobaczymy, czy kryją się tu jakieś żaby. Tylko nie zamocz sobie spodni. Udało ci się jakoś złapać? Nie zdołał schwytać żaby, Damian. Chyba jest po prostu zbyt jeszcze słaby, jeśli chodzi o zbieranie. Albo po prostu nie miał szczęścia. Ale jak widzicie, kilka żabek udało mu się zebrać. Damian, wiesz co? Ty nie jesteś chyba miłośnikiem natury. Wiecie, jak się idzie w naturę, to się podziwia. Zobaczcie, ile tu jest motyli, ile owadów, świetliki, przecudna przyroda. Ale Damian nie widzi nic poza swoim telefonem. Zobacz, Damian, nie widzisz, jakie ryby skaczą za tobą? No, jak widzicie, Damian wszystko przegapił. Wiemy już na pewno, że tutaj możemy znaleźć wiśnię. Tutaj widzę jeszcze coś takiego bardzo, bardzo ciekawego. Kwiat lilii. Ale też Damian nie może go zebrać. Musimy poczekać, aż to drzewo wiśni urośnie i na pewno tutaj wrócimy po to, by zebrać sadzonkę. Wydaje mi się, że odkąd przyszedł tu Damian, te rośliny trochę urosły, ale Małgorzata wróciła z pracy i wiesz co, i Damian, myślę, że mógłbyś ty wrócić również do Małgorzaty. Także dosyć zabawy telefonem, jak widać, Damiana nie interesuje przyroda tak bardzo, jakby się wydawać mogło, więc Damian, wróć do domu. Grunt, że wiemy, jak tutaj trafić, że wiemy, jak się dostać do tego magicznego miejsca. Małgorzata postanowiła poczekać na Damiana przed domem. Ona jest bardzo smutna. Damian może troszeczkę porozmawiać z Małgorzatą.
niech ona spędzi troszeczkę czasu z tobą, bo ostatnio mało czasu poświęcałeś swojej żonie. Może jednak Damian zwrócił uwagę na to, że Małgorzata wygląda nieco inaczej. Tak, ten kolor włosów chyba stwierdził, że coś jest na rzeczy. Małgorzata postanowiła, że zdejmie ten kapelusz, który chronił ją przed zauważeniem. Damian też bardzo blisko jest kolejnego awansu. Ma ukończone już zadanie, więc w tym momencie wystarczy, że pójdzie do pracy skupiony. No i myślę, że uda mu się zdobyć ten awans. Małgorzato, pompujesz. Rozumiem, że Małgorzata używa trochę światła, ale wiecie, ona jest teraz redaktorką rubryki porad, czyli jest na czwartym poziomie kariery autora i musi pisać książki. Jeszcze nie zaczęła, więc Małgorzato, ponieważ to też jest twoja aspiracja, może najwyższa pora coś napisać. Na przykład książkę z gatunku niech będzie podręcznik treningu. Spanie na stojąco. Bardzo ciekawe. Pobudzająca książka o takim tytule, jak najbardziej możesz ją napisać. Ja nie chcę ingerować w tytuły, jakie Małgorzata wybiera, to jest jej decyzja. No i myślę, że warto zostawić jej ten wybór, bo Małgorzata jest naprawdę kreatywna pod tym względem. Jak ze starych dobrych czasów Damian zabrał Mateusza na siłownię. Udało mu się zdobyć tą aspirację. Mateusz ćwiczy razem z nim. I wiecie, to jest dobre, bo możecie się wspierać. Damian, Mateusz czeka na to, aż ty pokażesz mu, w jaki sposób ma poprawnie wykonywać te ćwiczenia. Wiesz, ty jako sportowiec masz pewne doświadczenie, ponadto jesteś naprawdę wysportowanym simem i twoje umiejętności sportowe są naprawdę bardzo wysoko rozwinięte, więc czy możesz użyczyć trochę swoich umiejętności Mateuszowi? Jak widzisz, Mateusz nie za bardzo chyba lubi się z siłownią. Tak, jak widzicie, Damian postanowił trochę nawrzeszczeć na Mateusza. Stwierdził, że to go może zmotywować do lepszego ćwiczenia. Damian, ja nie wiem, czy to jest dobra droga. Musisz go motywować. O, tak lepiej. Trzymaj za niego kciuki, pokaż mu, jak odpowiednio trzymać sprzęt. Tak, Mateusz teraz docenił te prośby. Dzięki temu jego trening będzie bardziej efektywny. Wiecie co, Damian stwierdził, że ma dość, że więcej już ćwiczyć nie będzie, stwierdził, że po prostu on już dzisiaj nie ma ochoty ani siły na trening, także Damian, tak, możesz wrócić do domu. Mentorowanie Mateuszowi dało Damianowi bardzo dużo pewności siebie, ale również sprawiło, że jest bardzo zmęczony. Także Damian pierwszy co robi, to idzie do łóżka. Nie zwracaj uwagi na te liście, które rosną z Małgorzaty. Małgorzata, nie rozrzucaj tych liści po domu. Potrzebujesz nawodnienia, możesz iść popływać w basenie. Ciekawi mnie, czy kiedyś to się zmieni, czy Małgorzata wróci do normalnego trybu życia, czy przestanie być roślinką. Z jednej strony wcale mi to nie przeszkadza, bo przyzwyczaiłam się już do tego, że musimy karmić ją słońcem, musimy odpowiednio ją nawadniać. Ona jest szczęśliwa i to jest najważniejsze w tym wszystkim. W stanie pobudzenia na pewno Małgorzacie lepiej będzie się pisało książkę na temat spania na stojąco. Tylko Małgorzato, przestań się rozpraszać przez te liście. Naprawdę, zaczynam się obawiać, że ona za chwileczkę zapuści tutaj korzenie. Wszystko wskazuje na to, że książka już jest na etapie ukończenia. Chyba w tym momencie Małgorzata pisze zakończenie. Tak, jak widzicie, udało jej się ukończyć książkę. Zobaczmy, jaka ta książka jest. Jakość normalna. No, pobudzenie nie pomogło w napisaniu lepszej książki. Nie jest kiepska, więc nam to wystarczy. Małgorzato, to nie jest dobry pomysł teraz ćwiczyć, bo wiesz, jest już noc. Myślę, że trzeba iść spać. Do aspiracji brakuje jeszcze jednej książki oraz pisania w stanie zainspirowania, także musimy Małgorzatę następnym razem zainspirować i dopiero potem pozostawić ją przed komputerem. Damian, ty jesteś naprawdę rannym ptaszkiem. Przed piątą się obudził, bardzo głodny, wypoczęty, stwierdził, że musi coś zjeść, bo już dłużej nie wytrzyma. Patrzcie, Małgorzata wróciła do swojej postaci. Już nie jest warzywem. Coś musiało się zdarzyć przez sen, że Małgorzata wróciła do swojej normalnej formy. Ale wiecie co? Bardzo mnie to cieszy. Tęskniłam za jej rudymi włosami. Małgorzata dawno nie miała okazji zasmakować posiłku przygotowanego przez Damiana. Małgorzato, ale gdzie idziesz? Damian cieszy się chyba z tego, że Małgorzata wróciła do swojej formy i po prostu musiał jej przerwać. Małgorzato, możesz spokojnie zjeść, naprawdę. Myślę, że powinnaś wziąć prysznic, który pozwoli ci się zainspirować. Zastanów się troszeczkę nad pomysłami,
niech ciepła woda ci troszeczkę w tym pomoże. Damian, ty w końcu skończyłeś zbierać plony. Bardzo, bardzo dobrze. Też myślę, że przydałoby ci się mycie, także możesz wziąć kąpiel. Małgorzata już jest w stanie zainspirowania. Możemy zachęcić ją zatem do pisania. Niech to będzie poezja. Jest zainspirowana, może jakiś udany wiersz napisze Małgorzata? Wiersze cudowniejsze niż drzewa. Okej, taki tomik poezji Małgorzata wymyśliła. Zobaczymy, jak jej to wyjdzie. Damian, jak się bawisz? Jak zwykle doskonale. Trenuj na granicy możliwości przez godzinę w stanie pobudzenia, czyli musimy dwa razy z rzędu ćwiczyć, nie przerywając ani nie wychodząc z stanu pobudzenia. W takim razie Damian weźmie szybko pobudzający prysznic i pójdziemy na dół do siłowni, gdzie Damian będzie ćwiczyć. Małgorzacie udało się osiągnąć 6 poziom umiejętności literackich. Może teraz pisać scenariusze. Super. Wkrótce powinno się udać Damianowi wykonać to zadanie, ponieważ w tym momencie ćwiczy do granicy możliwości. Mam nadzieję, że uda mu się przez godzinę utrzymać ten trening. No, bieg na wzgórze to jest dość duże wyzwanie dla niego. Chociaż z drugiej strony on jest wprawionym sportowcem. Na pewno z gorszymi rzeczami już się zmagał w swoim życiu. Tak, jak widzicie, Damian sam to potwierdza. Udało się. Udało się osiągnąć od razu pierwszy etap. Jak widzicie, to był dobry wybór, bo dzięki temu zdobędziemy dużo punktów satysfakcji, będziemy mogli kupić Damianowi różne cechy, odblokować kolejne. Uprawiaj jogging łącznie przez 2 godziny. To jest, myślę, że bardzo proste, tym bardziej, że już godzinę ma za sobą. Spędź 10 godzin na ćwiczeniach. To też myślę, że z czasem się uda wykonać. Małgorzata, ty chyba skończyłaś pisać książkę, czy mi się tylko wydaje? Może to jest akurat to, czym Małgorzata powinna się zająć w swoim życiu, pisaniem poezji. Wiecie co? Myślę, że to będzie dobry moment, żeby zostawić nasze simy. Damian jest tak wyczerpany i oczywiście, że przecież musisz do toalety. Chyba muszę zakupić Damianowi stalowy pęcherz, bo wydaje mi się, że Damian ma troszeczkę problemów z pęcherzem. Tak, zakupimy Damianowi stalowy pęcherz i to będzie oznaczało, że Damian będzie musiał rzadziej korzystać z toalety. Także Damian, chyba ostatni raz zdarzy się taka sytuacja, że ty masz bardzo pilną potrzebę i nie jesteś w stanie już nic innego robić. Małgorzato, wiesz co? Myślę, że możesz sama zdecydować, na co masz ochotę. Prawdopodobnie Małgorzata chciałaby, żeby jej mąż troszeczkę się nią zajął. Także myślę, że zostawimy dzisiaj ich już samych. I skończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o tym, żeby zostawiać oceny, żeby subskrybować kanał i przyjść następnym razem. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, cześć!